jakby ktoś był 5 lat w liceum, to znaczy, że musiał powtarzać klasę, ale tobie to chyba nie grozi na razie. Nie, nie, mi to nie grozi. Bardzo cieszę się z takiej możliwości, że mogłam przez ten rok nauczyć się hiszpańskiego na dobrym poziomie. To była dobra decyzja, bo mogliśmy się bardziej zaklimatyzować jako klasa, podczas gdy nie mieliśmy jednak tak dużo stresu związanego z innymi przedmiotami i skupiliśmy się tylko na tym hiszpańskim i na sobie. Na pewno bardzo mi się podobało. Uważam, że to był świetnie wykorzystany czas. Jeśli miałbym możliwość powtórzenia tego wyboru, to na pewno zrobiłbym to samo. Jestem bardzo szczęśliwy z mojego wyboru, było świetnie. Na czym polega ten projekt klasy zerowej? Klasa zerowa funkcjonuje pod patronatem ambasady Hiszpanii. Takich klas jest 14, a nawet mniej chyba, w Polsce. Polega na tym, że uczniowie mają 18 godzin języka hiszpańskiego tygodniowo, plus 2 godziny języka polskiego i 2 godziny matematyki, też po hiszpańsku, 3 godziny WF-u i lekcję wychowawczą. Klasa wstępna z językiem hiszpańskim, jak nazwa wskazuje, jest początkiem przygody z językiem hiszpańskim w klasie dwujęzycznej, w klasie pierwszej i potem uczniowie uczą się 4 lata w takim oddziale. Jakby pani podsumowała ten rok i tę pracę z młodzieżą, bo to było przecież kilkanaście godzin tygodniowo z hiszpańskim. Nie spodziewałam się takiego sukcesu. Uczniowie przerażały nas troszeczkę 18 godzin z każdą grupą, natomiast zajęcia były mocno zaktywizowane. Uczniowie brali udział, uczyli się projektowo, brali udział w konkursach na film krótkometrażowy. Wystawialiśmy teatr w języku hiszpańskim, który trwał prawie godzinę. Ciekawostką jest to, że w klasie nie stawiamy ocen. Uczniowie nie mają ocen na koniec roku, natomiast są bardzo mocno zmotywowani. Można powiedzieć, że osiągnęli poziom, niektórzy A2, takie mocne A2, niektórzy B1. Poświadcza to egzamin DELE, który uczniowie zdawali pod koniec roku. Jeżeli chodzi o część ustną, po rozmowie z egzaminatorką z Cervantesa w Krakowie, była zachwycona poziomem dzieci. Nie mieliśmy innych przedmiotów, jak na przykład fizyka, chemia, czy inne takie podobne. Uczyliśmy się tak naprawdę jedynie hiszpańskiego, tylko z tego przedmiotu powiedzmy, że mieliśmy taką presję. Uczyliśmy się niego gdzieś 3-4 godziny dziennie, a mieliśmy średnio po 5 lekcji, czyli do godziny 12, więc mieliśmy dużo czasu dla siebie. Tak, myślę, że zrobiłam ogromny postęp, ponieważ wyszłam tutaj z zerową umiejętnością hiszpańskiego. A w hiszpańskim podoba mi się to, że bardzo dużo ludzi na świecie posługuje się tym językiem, a uwielbiam podróżować, więc podczas podróżowania będę mogła się dogadać z większą ilością ludzi. Co nauczyciel musi zrobić, żeby zwłaszcza tej młodzieży, która teraz jest bardzo często w wirtualnym świecie, nie zanudzić, a przekonać do nauczyciela i do samego przedmiotu? Do języka hiszpańskiego nie trzeba przekonywać. Jest na tyle ciekawym. Można opowiadać o krajach hiszpańskojęzycznych. Uczymy się nie tylko o Hiszpanii, ale też o krajach Ameryki Południowej. Byliśmy na tygodniowym wyjeździe w Maladze, gdzie uczniowie dalej szlifowali swój język. Pracujemy projektowo, uczniowie są mocno zmotywowani, wkręcają się w kulturę i język hiszpański. Myślę, że na pewno niektórym mogło się znudzić, ale na pewno nie mi. Uważam, że było świetnie. Sama ta nauka języka hiszpańskiego jest dla mnie bardzo przyjemna i taka intuicyjna. Czy zatem projekt będzie kontynuowany w następnych latach? Myślę, że tak. Mamy chętnych do kolejnej klasy zerowej. Często są to rodzeństwo, inne dzieci z rodziny, bądź dzieci znajomych rodziców uczniów klasy zerowej. Także myślę, że jest to dobry pomysł. Na wakacje do Hiszpanii? Myślę, że tak. Wypada, żebyś nam coś zaprezentował po hiszpańsku. Na przykład Opole to piękne miasto, brzmiałoby jak po hiszpańsku? Opole es muy buena ciudad, es ciudad muy bonita. No i pięknie.